Witam bardzo serdecznie na kanale Polishreker. Dzisiaj jest kolejny filmik z serii Nisza Pogrywa. Na kanale ze mną jest Kajtek Mati Podłoga 1 z Niszy. Cześć. No i tak, bitewka jest rozegrana na ISie 6. Jest ciekawostka, bo tylko na PP-kach będzie cała bitwa. No i co, zaczynamy. Lecimy. Jaki plan na bitwę? To tak, tutaj z Mendozem chcieliśmy pojechać tam na góreczkę, sektory A7, 8, 9. Chcieliśmy tam. Ja byłem oczywiście szybszy od niego, więc byłem tam jako pierwszy z drużyny. Tak, No to niestety. tutaj się toczysz właśnie. Dobra, tylko wiesz, nie spoileruj. Ja, jasne. Dobra, tutaj widzę wyjazd. Wyjazd po prostu do przodu. Tak, zachowałem się za bardzo odważnie. Nie wiedziałem, że to aż tyle czołgów tutaj będzie. No tutaj pierwszy KW-5. Tutaj jest celowanie powietrzne, a nie weszło. Tutaj chyba nawet z Golda byś się nie przebił tak. No, najprawdopodobniej tak. 375 penetracji i tak za wiele nie zrobił na Goldzie. No, strzał w bok też się nie opłacał. Mogę się od razu dwa razy strzelić w Bartuditu. Świetnie. Teraz tutaj zajeżdżają od boku. Trzy czołgi. Trzy czołgi. No, Cromwell z tyłu, ale... Wiele mi tak bym robił tutaj. Tak Nie KW... ule. Ten KW-5 i Tiger-T trochę w przodu takie są. Ale ładnie tutaj Mendozu cię przyjął za ciebie. Dzięki niemu właśnie tutaj tyle zrobiłem w tej bitwie. Teraz sekundować mieli problemy. Medozy tutaj dwóch naraz strzelił bardzo ładnie. Ja wiem. Ja już tutaj zacząłem KV5 we władz zacząć strzelać, teraz już nie ma ze mną szans. On chyba najlepiej strzelać Bartudita, ten 120 mm pancerza. Nawet szóstką da radę przebić. Dokładnie. Mi się udało jedynką go przebić nawet. Trójką? Jedynką. Jedynką? No to nieźle. Ale nie było to najlepsze. Ja pamiętam jeszcze, zanim IS-3 był w HD, to można było go przebić nawet pierwszym tierem z Herszy. Tak, jakoś to tak było. Znaczy tam jest takie przy gąsienicach, pomiędzy gąsienicami w sumie, jest takie miejsce jedno. Dokładnie. Była taka Tutaj. furtka. Tutaj właśnie drugi frag bardzo ładnie. Jeszcze tutaj powiem, że Mendozów to była jego początkowa bitwa na tym Oni, bo pomagałem mu go expić i ja trochę kaski sobie trawiałem. Teraz już w ogóle inaczej z nim gra. Tutaj dosyć kiepski strzał Isa. Taki bez penetracji, kiepsko strasznie. Nigdy Auto-aim. bez... Trzeci frag by był. Tak, auto-aim to był. Niestety. Czasami wejdzie, czasami nie są auto-aima. No to ma to tylko na lejtach, na przykład takich, co szybko ładują, jak ty 64 na twierdzy, czy coś takiego. Tylko wtedy używa auto-aima. Już bitwa mi się podobała, to mogłem, masz rację, mogłem wtedy normalnie przycelować i strzelić. No nie, Jeden. bitwa już jakby się zakończyła, to byłoby nawet nieźle, bo jest 1900, no prawie 2000 WN-a. Powiem ci, że nie, bo średnio na ISie 6 obecnie robię po 2,5 minimum. No. Ja na T34 średnio teraz od ostatnich, nie wiem, 50 bitew, czy tam 60, robię średnio po te 2-3 tysiące. I spróbuję wbić drugą biegłość, bo kupiłem go w święta. I już mam chyba 80% biegłości. To bardzo ładnie. Ja już naprawdę jednej bitwy mi zabrakło, ale wtedy mnie rzuciło na dziewiątki, było ich bardzo dużo i dlatego teraz na filmie nie widać drugiej. Zakopało mi naprawdę już kilka razy niewiele, ale wtedy rzucam Wargaming, wyrzuca mnie na dziewiątki, nic nie zrobię. Tutaj proszę Państwa, proszę bardzo, ten typek 12T zabrał mi trochę damage'a. No, tutaj prawie byś swojego trafił. Właśnie tego 12T. O, tutaj IS-3 ładnie tyłem.
No, to jest bardzo dobry gracz, więc próbował we mnie strzelać jeszcze. Ja tutaj nie ma ich swoim ani nic takiego zainstalowanego, no, więc nie wiem jak to są gracze. Koleś był niebieski, tak powiem. Ten wisielę trzecim? Tak. Trochę tak nie wyszedł ten szkoł. Celowałem w dół, za wysoko. Ja tak polecam celować lekko pod czołg, jeżeli jest daleko, bo pocisk leci lobem na dalsze, na większe dystanse, na większe odległości. Naprawdę była duża odległość, chyba pół kilometra. O, tutaj chwilę. Z auta i ma. Jeszcze za kamykiem. No już mówię, co będę czekał, już pojadę po niego. No tutaj i trzeba tak było jechać. Ja właśnie jeszcze myślałem, że Super Pers mi się pojawi. Super Pershing by cię nawet nie przebił. Ale ja bym go przebił. Hellcat był na kapie i się znowu schował. No ale zakapowane przynajmniej. Tutaj klepać, klepać. Medozu już chyba wcześniej zginęło, nawet nie widziałem, nie zauważyłem. Szczerze mówiąc, to tak samo. Wtedy z nim pół dnia prawie chciałem. Dobra, trzeci frag. I 3300. 3300 demerza? 3355 dokładnie. No to ładnie. A gdzieś do prawictwa. Do prawictwa. Tylko fajnie, że bez golda użyta. Bardzo rzadko używam golda, jak spotkam jakiegoś A75 albo coś takiego. Znaczy tu masz 175 penetracji, więc jest z tym problem trochę. Ja się przyzwyczaiłem, bo myślę, że mam na nim ponad 2000 bitew łącznie z twierdzem, z drużynami. Tak, za bitewkę wpadła odznaka pierwszej klasy. No szkoda, że nie MK. Ale na MK to chyba jeszcze dwa flagi więcej byś musiał zrobić. Tak sądzę. Bo nie pamiętam tej tabeli, ile trzeba było zrobić na MK. Dobra, no to jest brutal, tutaj takie odznaki. Duży, duży kaliber. Bardzo ładnie. 3395 obrażeń, 3 kile, 1162 expa bazowego, 5 tak. odznaczeń. Medozu, no tutaj się nie popisał, ale uratował cię kilka razy nawet. I do tego jeszcze niewymaksowany czołg posiadał i bardzo. To początki jego były, więc trzeba wybaczyć. No tak, no to rozumiemy. Tak, 47 tysięcy zrobiłem na czysto. No tak, i tutaj jeszcze zablokowałeś 1590, więc też ładnie. 45, 46, 500, 600 zarobione. Ładny wynik. To jest dobra bitwa. No, ogólnie dobra bitwa. Fajna, ciekawa bardzo, że nie użyty gold na nim. Ja na przykład, no tutaj masz 175 penetracji, ale ja na przykład na te 34 mam 170 bitew około, albo 150, już nie pamiętam, ale tylko jedną pestkę goldową zużyłem. Powiem ci tak, ja przez całą moją karierę, licząc to chyba ze 2-3 magazyny dopiero użyłem golda, ale to naprawdę na takich trudnych przeciwnikach, jak X3 na dużą odległość, to od przodu to tylko gold. No tak. Dobra, no to fajna bitewka. Chcesz jeszcze kogoś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić Mendozy oczywiście. Za uratowanie mnie. No, dobra. To dzięki wielkie. Cześć. Dziękuję, cześć. Do zobaczenia.